Siemanko, z Wami znowu Konrad Domański. Testujemy zegarek Samsung Gear S2. Występuje w wersji sportowej i takiej bardzo klasycznej. Akurat ten drugi wariant trafił do nas. Zachęcam do oglądania. Wariant sportowy Gear S2 jest nieco tańszy od Classic, który, tak jak mówiłem, testujemy. Mamy tutaj do czynienia z bardzo elegancką konstrukcją. Moim zdaniem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że paski możemy tutaj montować dowolne. Mamy teleskopy 20mm już w zestawie LK i MK, z tego co wiem. Akurat troszkę inny zestaw ja otrzymałem do testu, bo wraz z innymi zabawkami Samsunga. Klamra ze stali nierdzewnej, więc też myślę, że długo możemy spokojnie korzystać. Cała ta konstrukcja jest wodoszczelna, IP68, dokładnie taki standard. Za chwilę zanurzymy też i sprawdzimy. Koperta aluminiowa. Mamy też stalowy pierścień, który służy nam do nawigowania po menu. Bardzo wygodna opcja i moim zdaniem to był świetny zabieg Samsunga, że pierwszą generację Gear, taką bardziej prostokątną, zmieniono właśnie na okrągłą, wyświetlacz 1,2 cala 360 na 360 pikseli. Nawet w mocniejszym słońcu wszystko idealnie widzimy, dzięki temu, że to super AMOLED, świetny kontrast, świetne kolory. Na pewno do niczego się tutaj nie przyczepimy. Pewnie zwróciliście uwagę już na moją tarczę. Wyniki meczów cały czas na bieżąco są tutaj podawane. Lubię oglądać, lubię być na bieżąco, a że czasami jest się poza telewizorem, poza komputerem, no to można sobie bezpośrednio podejrzeć. Jednak za chwilę o tym, jak działa tutaj system, powiemy. Mamy też oczywiście tutaj wbudowany pulsometr na tylnym panelu. Dzięki temu cały czas możemy monitorować nasz puls podczas biegania. Oczywiście funkcje Fit, nawet w tym Classic, zostały zachowane, bo tak naprawdę czy Fit, czy Sport, wszystko działa tak samo. W poprzedniej generacji mogliśmy korzystać jak z autonomicznego telefonu też, bo mogliśmy wcisnąć tutaj kartę nano SIM. Tutaj niestety już tego nie ma, ale z racji, że mamy Bluetooth, możemy sobie słuchawki bezprzewodowe podłączyć i też spokojnie, bez wyciągania smartfona z kieszeni, rozmawiać. Zapomniałem dodać, że na prawej ściance mamy dwa przyciski. Jeden z nich będzie nas odsyłał do głównego zegara, do głównej tarczy, a drugi wywoła menu z dodatkowymi aplikacjami. Może teraz, skoro już tu jestem, to warto je szybko pokazać. Pogoda, S-Voice, harmonogram, czyli kalendarz, dokładniejsze ustawienia. Oczywiście z racji, że to przycisk dotykowy, ekran dotykowy, możemy wszystko w ten sposób zmieniać. Nawet oszczędzanie energii jest, z tego co widzę, dostępne. Aplikacja Nike, S-Help, połączenia telefoniczne. Gdy klikniemy, co ciekawe, możemy bezpośrednio zadzwonić, gdy mamy Bluetooth, albo po prostu wysłać sygnał, żeby smartfon za chwilkę zadzwonił do wybranej osoby. To samo tyczy się wiadomości, bo co ciekawe, na wszelkie wiadomości możemy tutaj odpisywać bezpośrednio w systemie. Odpowiadamy poprzez krótkie komendy, możemy też poprzez S-Voice. Niestety funkcja jeszcze nie jest dostępna w języku polskim, albo klawiaturę, ale na przekątne 1,2 cala niestety jest moim zdaniem troszkę zbyt mała, więc lepiej byłoby skorzystać po prostu tutaj z telefonu i odpisać na SMS-a, ostatnie aplikacje. To jednak nie wszystko, bo menu jeszcze składa się z następnej strony. Tutaj mamy alarmy, minutnik, stoper, zegar, Bloomberg, jak widać serwisy takie jak CNN i ESPN też są dostępne. Zresztą pewnie zauważyliście, że na ekranie głównym mam ESPN. Odtwarzanie muzyki to jest bardzo interesujące, bo wyobraźcie sobie, mamy wbudowaną pamięć, możemy sobie bezpośrednio tutaj wrzucić piosenki i nie musimy wcale zabierać ze sobą smartfona, gdy na przykład chcielibyśmy to biegać. Poza tym jest jeszcze tutaj tego znacznie więcej. Nie ma wbudowanego GPS, więc jeżeli chcemy korzystać z map, no to oczywiście to będzie przesyłane ze smartfona. Możemy pobierać więcej aplikacji. Za chwilę pokażę Wam program, który dostępny jest w Samsungu Galaxy S7, bo z tego urządzenia korzystamy, ale co najważniejsze, nie ma żadnego ograniczenia. Samsung postarał się w tym przypadku naprawdę bardzo mocno, bo spokojnie osoby, które mają inne urządzenia, innych producentów, też mogą z Gear S2 korzystać. O, nawet widzę, że aktualnie mecz pomiędzy Bournemouth i Liverpoolem, 3 minuta, 0-0, ale tarczę można, rzecz jasna, w każdej chwili zmienić poprzez dotknięcie albo poprzez aplikację. Jest ich bardzo dużo i może być ich jeszcze więcej, w zależności od tego, które wybierzemy. To najważniejsze menu, które obracamy pierścieniem, taki ząbkowany, bardzo fajny w dotyku, to m.in. kalendarz, pogoda, kroki, czyli S-Health. Jak widać, dzisiaj całkiem aktywny dzień. Pomiar pulsu, działa to naprawdę nieźle. Wiadomości. Możemy też tutaj sobie zaplanować
trening od razu. Tak, dobra, nie będziemy szaleć. Chociaż już odliczę, zaraz bomba eksploduje. Nawet wibruje, bo wibracje też są dostępne. Gdy ktoś będzie do nas dzwonił oczywiście, albo wyśle do nas wiadomość, to poprzez wibracje dowiemy się, że coś się dzieje. Widżety kolejne też możemy oczywiście dodawać na ekran główny. Tak prezentuje się S-Health. Też najważniejsze informacje, co już wcześniej było dostępne, ale oczywiście wszystko zapisuje się również w smartfonie, gdzie jest aplikacja w stałym kontakcie poprzez Bluetooth z zegarkiem. We wnętrzu mamy do czynienia z dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 1 GHz, poza tym 512 MB, 4 GB wbudowanej pamięci. No i trzeba przyznać, że te podzespoły w powiązaniu z Tizenem, z tym ekranem, naprawdę radzą sobie genialnie. Nic nie zacina. A oto i mobilna aplikacja. Możemy tutaj bezpośrednio zmienić tarcze, pobierać też nowe. Jeżeli uznajemy, że wygodniej jest poprzez właśnie apkę, powiadomienia, które można ustawiać. Układ aplikacji nawet można zmienić bezpośrednio z poziomu smartfona, wysłać utwory i zdjęcia, dokładniejsze ustawienia. Możemy znaleźć zegarek, zlokalizować go, jeżeli nie do końca wiemy, gdzie odłożyliśmy Gear S2. Samsung Galaxy Apps to już masa dodatkowych programów, które można też pobierać i instalować na zegarku. Bardzo przejrzysty program, fajnie, że jest. Skoro jest standard IP68, czas zakasać rękawy i zanurzyć się, no może cały nie będę się zanurzał, w fontannie, którą już znacie z naszych testów. O, ale zimna! Działa zegarek, zanurzamy drugą, żeby sprawdzić. Coś tam bulgocze, ale do zegarka się chyba nic raczej nie dostaje. Woda. Możemy nawet pierścieniem przewijać tutaj opcje, więc spokojnie pod wodą możemy pracować, gdy na przykład, nie wiem, może wybierzemy się na basen. Ale wolałbym tutaj wersję sport niż ten zegarek klasyczny, bo jednak skóra trochę nie pasuje do wodowania. Ale działa, to jest najważniejsze. Gdy wyciągniemy, od razu będzie funkcjonować. Jeszcze jest jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Dzięki temu, że mamy wbudowane czujniki, powiedzmy, że stoimy sobie w ten sposób, chcemy sprawdzić godzinę i automatycznie wyświetlacz pojawia się tutaj, na wyświetlaczu pojawia się wszystko to, co jest w Tizenie dostępne. Akcelerometr, barometr, pulsometr, żyroskop, to wszystko we wnętrzu tego urządzenia. Uzupełniając jeszcze kwestie podzespołów, mamy akumulator o pojemności 250 mAh, maksymalnie 2 dni, do 45 godzin spokojnie wytrzymywał ten zegarek podczas mojego użytkowania, ale może być mniej, gdy jeszcze bardziej intensywnie będziemy eksplorować ten system, cały czas patrzeć na wyświetlacz i tak dalej, nawet może korzystając częściej z zegarka niż ze smartfona. Cena tego urządzenia na polskim rynku to około 1600 zł, moim zdaniem trochę za dużo, ale z drugiej strony też wersja sportowa jest troszkę tańsza, jak już mówiłem. Bardzo podoba mi się ta konstrukcja, jest funkcjonalny, chociaż troszkę mniej niż poprzednia generacja, bo wtedy było trochę więcej opcji. Mieliśmy przecież możliwość rozmawiania, teraz tego nie ma, ale bez tego możemy sobie jakoś poradzić. Gear S2 to kawał dobrej roboty Samsunga. W dodatku, jak widać, mocno idą w aluminium, bo jest siódemka, jest aluminiowa i inne urządzenia też już bardzo stylistycznie dobrze wykonane. I tutaj też ciekawy pasek, możemy je przecież wymieniać. Koperta, ekran, to wszystko na wysokim poziomie. A jeszcze jedno, mogę się troszkę przyczepić do polonizacji, która jest niepełna, bo przecież S-Voice nie jest tutaj dostępny, a naprawdę by nam się przydał Android Wear, nawet gdy nie miał polskiego języka, spokojnie nasze rodzime komendy obsługiwał. Poza tym bardzo przemyślane urządzenie.